Witajcie, z tej strony Nigrum i zapraszam Was na 10. odcinek z dodatku DLC The Brigmore Witches do gry Dishonored. Znajdujemy się już w pobliżu posiadłości Brigmore, posiadłości Delilah, do której w dzisiejszym odcinku się dostaniemy przez jakąś tajemniczą kryptę, ale zanim to zrobimy, to mamy jeszcze jedną sprawę, mianowicie zadanie opcjonalne, czyli ostatnie zaklęcie babuni. Popij perły wodą z fontanny na terenie rezydencji Brigmore. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, bo na przykład nie widzieliście poprzedniego odcinka, no to zachęcam do nadrobienia, tam jest wyjaśnione, o co chodzi dokładnie z tym zaklęciem babuni. Więc my sobie to najpierw zrobimy i musimy dostać się do fontanny, ona jest w tamtym kierunku. Zachęcam również do wpadania na serwer Discord. Pamiętajcie, link zawsze znajdziecie w opisie pod każdym odcinkiem z tej serii. Dobra, my tu mamy dziedziniec i sporo wiedźm przed nami. Ale tu jeszcze jest jakiś budynek. Mnie tu chyba nie było, co? Nie wiem, na ślepo to wolę tego nie próbować. Zrobimy to w ten sposób. Dobra, no to jest wiedźma. Ale korci ją załatwić. Dobra, mamy to. Udało się ich załatwić. Jeżeli chodzi o te wilczarze, tych wiedźm, no to je musimy zabijać dwa razy. Po tym, jak jednego takiego zabijemy, to będziemy musieli jeszcze jego czaszkę rozwalić, żeby nie wstał. Co to jest za miejsce? To jest jakaś kolejna szopka? Dobra. No dobra, po prostu taka miejscówka. O, zegarek kieszonkowy Brigmora, proszę bardzo. No to mamy sporo fajnych rzeczy, sporo fajnych fantów w tym miejscu. Eliksir sokołowa, tu sobie wypijemy. No i tu już nic więcej nie ma. Jest i nasza fontanna, tutaj mamy wiedźmy i ta w czerwonej kurtce była naszą informatorką, ona tutaj, no nie jest do końca po naszej stronie, ona chce, żebyśmy pozbyli się Delilah, żebyśmy w ogóle nie pozwolili Delilah zrealizować plan. Aczkolwiek jeżeli zaatakuje jej siostry, to ona się na mnie rzuci. Dobra, trzeba dostać się jakoś tam. No i tak będę zmuszona ją ogłuszyć. Chociaż chyba jeśli sobie pójdzie. Nie no, są trzy. Aczkolwiek mam mnóstwo strzałek. Dobra, wiecie co, zrobimy to w ten sposób. No. Dobra, inne też się zainteresowały. No ale w sumie dobrze, niech tutaj przyjdą. Dobra, ciebie odłożymy tutaj. Naprawdę genialna jest. O, mamy tu jeszcze jakiś klucz. Klucz do magazynku. Naprawdę genialna jest ta umiejętność przyciągnięcia, jest wyśmienita, podoba mi się. Jest jedną z moich ulubionych teraz. Dishonored. Tak szczerze wam powiem, no bo wcześniej też miałam jakieś ulubione umiejętności. A wy w ogóle macie jakieś ulubione umiejętności z tej gry? To są umiejętności, które wam się naprawdę tak bardzo, bardzo podobają, że są wow, takie no niesamowite wręcz dla was, że aż samemu chciałoby się coś takiego posiadać. Dajcie znać w komentarzach. Wow, 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 wow. Skorupniki. Mi ogólnie z Dishonored, jeżeli oczywiście weźmiemy... Jeżeli oczywiście weźmiemy i pierwszą, i drugą część, dobra, ta jedna została, no to mi się bardzo podoba umiejętność opętania, którą posiada Corvo, Atano. Dobra, ja ją gdzieś tutaj schowam. Żeby te skorupniki też jej nie zabiły. Nie wiem, czy potrafią, czy mogą. Wiecie, czy są w stanie zabić.
za bardzo nie mam jak ich rozwalić, no chyba żebym z bliska gdzieś stanęła i strzeliła z pistoletu. Mi się bardzo podoba umiejętność opętania Corvo Ottaną, umiejętność Emily z drugiej części Dishonored, czyli tak zwany Shadow Walk. Ci z was, którzy grali bądź oglądali gdzieś Dishonored 2, to wiedzą, o jaką umiejętność chodzi. To jest chyba jakiś klucz. Klucz do drzwi frontowych Brigmore. O, proszę. Krypta, drzwi frontowe. Dobra, jak z tej fontanny? A nie, ujęcie wody Brigmore to jest tam. Myślałam, że tu z tej fontanny trzeba skorzystać. Nie, tutaj trzeba skorzystać. Jest. Dobra, to było dość proste zaklęcie. Trzeba było zdobyć 3 perły i napić się z fontanny. No i mamy runkę. 3 na 4. Dobra. Coś możemy ulepszyć? Tak, możemy ulepszyć zdrowie. Regeneracja zdrowia ulega przyspieszeniu. To sobie ulepszymy, czyli żywotność. Oprócz jeszcze tych umiejętności, no, Shadow Walk, czyli taki jakby, można powiedzieć, cień, który się przemieszcza, tak? Emily mogła się w coś takiego zamienić. Ja oczywiście będę nagrywać Dishonored 2 na swoim kanale, więc wtedy też zobaczycie, o co chodzi, jeżeli ktoś z was nie wie, o jaką umiejętność chodzi. Specjalna umiejętność Emily. No, tak jak też mówiłam, że możliwe, że mówiłam o tym w serii z podstawki, że każda postać, która dostała od odmieńca znamie, to każdy miał inne zdolności. Wiadomo, bywały takie motywy, że ktoś miał na przykład podobne zdolności, tak jak on, na przykład Corvo Ottano i Daut mają te mignięcie, no ale i tak, i tak. I u jednego, i u drugiego te umiejętności wyglądają troszeczkę inaczej. Na przykład w przypadku Dauda to mignięcie zatrzymuje dodatkowo czas. O nie! Nie udało mi się wskoczyć, widzicie? Zatrzymuje dodatkowo czas. A u Corvo tak nie było. Patrzcie, znowu wiedźmy się tu pojawiły, ale chyba się zrespiły, co? Tak mi się wydaje. No dobra, my musimy dostać się tak czy siak do krypty. No i teraz też do tych moich nowych ulubionych, czy do tych moich ulubionych umiejętności doszła ta nowa umiejętność, którą teraz zobaczyliśmy tutaj w przypadku Dauda, czyli... Chyba tego nie usłyszały. Dobra, żeby ten posąg mnie tylko nie zobaczył. Ta umiejętność przyciągnięcia jest naprawdę wspaniała. Dobra, tu mamy wejście do krypty. Krypta Brigmore. O, ale dużo szczurów. Trzeba będzie się ich pozbyć. Tak chyba możemy to zamknąć, co? Dobra, pozbądźmy się... Aha, nie mam granatu. No, można też z pistoletu skorzystać. Tutaj gdzieś jest kościana amulet, a tu jest chyba posąg Delilah. Drzwi frontowe, posiadłość. Nie widzę żadnych run w pobliżu, więc może ostatnia runa gdzieś będzie w posiadłości, albo gdzieś może tutaj. Dobra. No, musieliśmy się pozbyć tych szczurów. I teraz tak, to jest taka ślinka. Jest typu łapka. Dobra, uruchomiłam to, ale na szczęście nie strzeliło to we mnie. Co my tu mamy? Szkatułka Brigmora. No, powiem wam, warto było przejść do tej krypty. Jeszcze tak zastanawiam się w międzyczasie nad kolejnymi umiejętnościami. Jakie jeszcze umiejętności mi się tak bardzo podobają? Jest i Delilah. Tak bardzo w tym Dishonored. Ale to było dobre. Zielście od razu się zmieniła. Lekki jak cień, odnosisz mniejsze obrażenia na skutek upadków. One są na zewnątrz, ale wydaje mi się, że one nie wejdą do tej krypty. Aczkolwiek mogę się mylić. Jezu, jak ona jest przerażająca.
No i co do mocy, mignięcie jest naprawdę bardzo fajne. No i też zakrzywienie czasu bardzo lubię. Ogólnie większość umiejętności w Dishonored bardzo, ale to bardzo mi się podoba i są takimi moimi ulubionymi, ale jedna z takich no, najbardziej ulubionych to jest właśnie opętanie. No i tu jest już przejście do rezydencji, ale czy my coś jeszcze w tej krypcie mamy? Ona jest zaznaczona nam tutaj jeszcze. Opcjonalne, przeszukaj kryptę. Wejdź przez drzwi frontowe, przeszukaj kryptę. No ale co, ja już ją przeszukałam. Czy coś jeszcze tutaj pominęłam? Czy coś jeszcze tu jest? No, porozmawiać z nią nie porozmawiamy. Patrzę, czy coś tutaj jeszcze mamy, bo wydaje mi się, że to nie wszystko. Raczej by się to odznaczyło, gdybyśmy przeszukali kryptę, ale... No to jest, już wszystko na to wychodzi. No chyba, że na przykład użyję tej dźwigni i okej, to przejście za mną się zamknie. Dobra, zamknęło się to, ale myślę, może tutaj się coś otworzy, coś odblokuje. Nie, chyba nie. Dobra, może to się odznaczy, jak wejdziemy już do posiadłości. No to wchodzimy, słuchajcie, nie ma czasu do stracenia. A, teraz się odznaczyło, czyli jednak przejdź do rezydencji Brigmore. No i zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Może tu będzie ostatnia runa. Okej, co tutaj będzie się działo? Zobaczymy, jak duża jest ta posiadłość. Rezydencja Brigmore. No i mamy dwa kościane amulety, trzy... No i ostatnia runa. Szukaj Delilah w posiadłości. Trzy kościane amulety i jedna runa. Dobra, lecimy. Nie ma czasu do stracenia. Lecimy przed siebie. Ja nie mogę. No, nie tylko za to... Oho, mamy pieski. No, nie tylko zatopiona dzielnica popada w ruinę Daud. Kurde, czym was tutaj potraktować? Żeby zrobić jakoś to po cichu. Dobra, przyciągnięcie też jest skuteczne, naprawdę. Okej, może któraś coś usłyszała? Tak, one wiedzą doskonale, że ja już tutaj jestem, ale... Spokojnie, poradzimy sobie z tym. Jak coś, to zawsze mogę taką przyciągnąć, nawet jeżeli mnie zauważy. To też jest genialna sprawa, bo wtedy mogę ją poddusić. To jest świetne, że nawet jeżeli przeciwnik nas zobaczy... Naprawdę... Przyciągnięcie mega mi się spodobało. Jeśli przeciwnik nas zobaczy, to nawet możemy użyć tej umiejętności i go ogłuszyć, tak? To jest cudo. To jest świetna sprawa. Oj! Zabiłam ją przez przypadek. O kurde, nie chciałam, żeby to tak wyszło. Rozbroiłam nią pułapkę. Ale przyznajcie, fajnie to wyglądało. Nie chciałam, żeby tak to wyszło. Myślałam, że ona... O, tu mamy drzwi frontowe, tak. Myślałam, że ona, wiecie, przeleci nad tym. Róż do zachodniego skrzydła. No i proszę, co my tu mamy? A gdyby tak... Użyć miny elektrycznej. No świetna, naprawdę świetna umiejętność.
Genialne. Genialne. Naprawdę genialna sprawa. Możliwość przyciągania ich, no coś pięknego. Bełt wybuchowy. No co prawda ta zginęła, ale wiecie, nie chciałam, żeby tak to wyszło. Ale genialnie to wyglądało. Dobra, tu mamy przejście na górę, ja bym na razie dół chciała cały zwiedzić. Jeżeli możemy. Myślałam, że to obraz do zebrania, ale nie. Jednak nie. Ale świetny klimat ma ta rezydencja, mimo że jest tak bardzo zniszczona, jak zatopiona dzielnica. Ale jest naprawdę klimatyczna. Dajcie znać, co myślicie na temat tej lokacji. Wcześniej byliśmy na zewnątrz posiadłości, a teraz jesteśmy w środku. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba. Dobra, zabierzmy ją. I położymy ją gdzieś tutaj. Jest, jak się wtopiła. Dobra, to jest takie pojedyncze pomieszczenie. Wszystko jest tutaj rozwalone, w gruzach, zatopione. Dobra, mamy cię. Dobra, też ją tu połóżmy. W sumie jak tak się je kładzie w tej brudnej wodzie, to w sumie nawet można je w ten sposób schować. Nie wiem, czy na przykład jakby jakaś inna wiedźma przeszła, to czy by taką zobaczyła, jeżeli ona leży prawie że zatopiona pod wodą. Praktycznie jej nie widać. Dobra, wypijmy miksturkę. Co tu mamy? Chleb. Kawior ze śluzy sinopyjskiej? Okej, zioła lecznicze weźmy. Sporo jeszcze rzeczy, kosztowności, przetworzony tran. Żadnego przejścia nie ma w kominku? Nie. Szkoda. Tam jest kolejna. Dobra, dostałam się na górę, ale po to, żeby zniknąć im z oczu. Refleksje Delilio? Proszę, to może być ciekawe. Pracowałam wczoraj do późna w nocy, kończąc portret Emily w pracowni. Kiedy Daut ją porwał, byłam przerażona, że może dowiedzieć się, co planuje, ale chyba go przeceniłam. Przekazał ją spiskowcom, idiota. Kiedy już młoda Emily dostanie tron, to ja będę patrzyła przez te śliczne brązowe oczy. O kurde. Ludzie, Delilah ma pracownię gdzieś wewnątrz rezydencji, zdaje się, że jest tam coś bardzo wartościowego. No i patrzcie, no i teraz już tak naprawdę wszystko staje się jasne, tak? Nie możemy w tym wypadku malować Dauda na takiego totalnie, całkowicie złego. On zrobił to, co zrobił, tak, wiadomo, zabił cesarzową, ale zrobił to, żeby uratować drugą cesarzową, tak? On tutaj ścigał Delilah, która chciała przejąć tron, przejąć całe cesarstwo. Dobra, jest. Mamy to, nawet nie wiem, gdzie ta upadła, tak się zatopiła. Dobra, tu jest jeszcze jakieś pomieszczenie. Właśnie najpierw zwiedźmy cały dół, a później będziemy zwiedzać górę. Dobra, tu mamy schody na górę. No i tak się dostaniemy tam. Tu jest mnóstwo wejść. Mnóstwo różnych przejść. O, już tutaj wchodzimy na górę. Dobra, rozbroiliśmy to. Okej. Okay. I tu gdzieś są kościane amulety. O, sporo pułapek.
ale sporo też rzeczy do zebrania. Kurde, jakby to wszystko w nas walnęło. Patrzcie, tu jeszcze butle z tranem są. Jakby te pułapki się aktywowały. Coś jeszcze walnęło. Kurde, mało mnie tu nie zabiło. Myślałam, że... Nie, tu była jeszcze jedna pułapka. No nic, dobra, zwróciłam ich uwagę. Dobra, ja bym znowu zrobiła taki myk. Wow. To miejsce bardzo mi przypomina pewne miejsce z drugiej części Dishonored. Też takie właśnie dziwne napisy, jakieś dziwne, nie wiem, litery w jakimś języku namalowane na podłodze. To wygląda po prostu jak jakiś rytuał. Paleta. Notatki Delilah. Brunhilda przyszła do mnie wczoraj wieczorem, kiedy byłam w pracowni w zachodnim skrzydle i kończyłam portret młodej Lady Emily do rytuału. Poinformowała mnie, że jedna z naszych dziewcząt dała się złapać i jest przesłuchiwana w więzieniu Coldridge. Naprawdę? Mimo to Dowd wydaje się być nieświadom moich planów. Kurde, te... już wiem, o jaką wiedźmę chodziło. Pamiętacie, jak byliśmy w więzieniu w Coldridge, jak mieliśmy uratować Lizzie Stride? No właśnie, podaliśmy się za rewidenta, przebraliśmy się wręcz za rewidenta, który miał przyjść i zbadać pewną sprawę w więzieniu. Tak pod przykrywką byliśmy. I było tam spalone ciało wiedźmy. To była ta wiedźma, którą przesłuchiwali. Dobra, tu nic więcej nie ma, więc musimy wracać się na górę. No i idziemy dalej, będziemy szukać... Zachodnie skrzydło, tam musimy się udać. Okej, dobra, no tutaj nic takiego nie mamy, czyli po prostu tu było przejście do tego miejsca z tymi notatkami. Schodzimy na dół. Dobra, przedostaniemy się, myślę, tymi schodami na górę. Tu gdzieś niedaleko powinny być już kościane amulety i runy. To jest kolejna wiedźma. Patrzcie, jak się skryła, ale jej tu wcześniej nie było. A ja tutaj byłam przecież na górze. Ciebie tu wcześniej nie było. Dobra. Ja ją położę na przykład tutaj gdzieś. Ale naprawdę świetny klimat ma ta rezydencja, naprawdę. Dobra, my musimy iść tam. I teraz tak, tam jest jeden kościany amulet, tam gdzieś jest drugi i runa. Order wojenny. Dobra. Nie, tędy się nie przedostaniemy. Możliwe, że z innej strony jest gdzieś wejście. Znaczy na pewno tam były... Wow, ile głów zwierząt. Tam były z różnych stron wejścia, ale... Pytanie, czy ja tędy się tam dostanę? Możliwe. Tak. My tu byliśmy na dole. Tam ktoś jest, chyba jeszcze żyje. Dobra, przejdźmy tędy. To jest to zachodnie skrzydło. Dobra, podniosę amulet. Trzeci, spaczony amulet. Zanim pójdziemy do tego skrzydła, chcę wszystko pozbierać. Zostawimy je na koniec. Spaczony amulet. Bełty rozpryskowe. Korzyść. Twoja mikstura zadaje o wiele więcej obrażeń. Wada. Bełty prawie zawsze niszczą się przy trafieniu. Dobra. Tam ktoś jest. I ten ktoś żyje. Rewident. Proszę. No. Nie zrobię mnie jeść więcej. Nie mogę. Brother Marcus.
I denounce the Abbey! Wandering gaze, lying tongue, restless hands, roving feet, Revan! What happened to you? I denounce the oracles. The oracles. They saw. The Caldwin girl is the key. The girl in the painting. Where's Delilah? I'll read signs. Zabiła go. Kurde. Myślałam, że zdążę go uratować. Nie powiedział mi, gdzie jest Delilah, ale dodano jakąś wskazówkę. Jest trzeci amulet z tych zwykłych. Szczurobójca. Zabijanie szczurów daje ci nieco adrenaliny. O nie. Rozkazy rewidenta. Przesłuchanie rewidenta. Ostrzeżenie przed spaczonymi amuletami. Przeczytajcie sobie, jeśli chcecie. To jest ten rewident, o którym dowiedzieliśmy się, że przybył tutaj, żeby zbadać tą rezydencję, żeby zająć się heretykami. To jest ten rewident, o którym przeczytaliśmy w pewnej notatce na początku, zanim jeszcze weszliśmy do posiadłości Brigmore, przed posiadłością, w takim małym domku, w takiej szopce. No i zastanawiałam się, czy go spotkamy, i rzeczywiście spotkaliśmy go. Oni go tutaj torturowali, przesłuchiwali, karmili czymś. O nie, tutaj jest jedna. Szybko musimy się jej pozbyć. Złapię ją, żeby nie spadła nigdzie mi tutaj, bo nie chcę też, żeby zginęła. Ale myślałam, że go zdążę uratować. Widziałam, że pojawiła się i że chcę go zaatakować. Celowała we mnie, tylko w niego. Już jego ciało zniknęło. Dobra, przeczytajmy. Przesłuchanie rewidenta. Nie udało mi się z niego wyciągnąć wiele. Został dobrze wyszkolony. Nakarmienie go jego niegdysiejszym kompanem wywołało jedynie bezużyteczne dźwięki i straszny bałagan. Spróbuję ponownie jutro, chyba że nagle postrada zmysły. W takim wypadku nie pozostanie mi nic innego, jak go zabić. A dlaczego zostawili go przy życiu, a nie zabili go jeszcze? Tylko teraz dopiero. Wiecie, w momencie, kiedy chciał mi wyjawić, gdzie jest Delilah. Rozkazy rewidenta. Bracie Pratcliffe, powierzono ci nadzór nad dzielnicą Mutrehaven i okolicznymi nieruchomościami. Udaj się tam i niezwłocznie informuj urząd nadrewidenta o tym, co tam znajdziesz. Jeśli odkryty zostanie jakikolwiek ślad zorganizowanej herezji, wezwij wsparcie. Nie próbuj wyjaśniać sytuacji sam. Pamiętaj zakazy, a nie poniesiesz porażki. Rewident Cranton. No ale nie miał jak się z nimi skontaktować, został złapany. Nie miał jak wezwać wsparcia. Wiedźmy wiedziały, co robią. Dobra, jeszcze jeden amulet. I jeszcze jedna runa. Dobra, jesteśmy po drugiej stronie. Jest pułapka. Polecenia Delilah. Rozkazałam umieścić latarnię w mojej pracowni w zachodnim skrzydle. Użyję jej, aby wejść w obraz wyłącznie w krytycznej sytuacji. Ja będę zajęta rytuałem i nie wolno mi przeszkadzać. Wierzę, że poradzicie sobie z Dowdem, gdyby się pojawił Delilah. A właśnie, jaką my wskazówkę wcześniej dostaliśmy? Zdaje się, że to Emily Caldwin i jej portrety są centralnym punktem planów Delilah. Dobra. Ja chyba nie powinna jej zauważyć, jak ta padnie, co? Dobra. Nikogo już chyba więcej tutaj nie ma. Dobra, sprawdźmy te rzeczy. Mamy runę i to jest ostatnia runa. Jeszcze jeden amulet. 4 runy. No dobra. Tyle. Remedium duchowe Piero. Wow, ile skrzyń. Kolejna miksturka sokołowa, ale już mam... O, klucz do skrzyni w Brigmore. Mina ogłuszająca, super. Miksturek mam dość sporo. Dobra, ja bym wolała ją przesunąć, bo nie chcę, żeby ona gdzieś mi tutaj spadła. No i jeszcze amulet tutaj podniesiemy. Kaszanka serkańska. Okej. Okay. Książka. Przekleństwo kostki brukowej. Okej. Okay. Przeczytajcie sobie, jeśli chcecie.
Jest Remedium i jest ostatni kościana amulet. W tym dodatku zbieracz znajdujesz większej ilości amunicji. Też bardzo fajna sprawa. Jeżeli ktoś na przykład używa pistoletu, bełty, no albo na przykład bełty też może odnawiać, kto wie. Dobra, to jest już tutaj wszystko. Ja bym tu jeszcze się przedostała, bo tutaj jeszcze nas nie było. Drugie rozwiązanie. Dobra, tego otworzyć nie możemy. No dobra, lecimy do tej pracowni Delaili. No i zobaczmy, co tutaj się wydarzy. Zachodnie skrzydło. Co to jest? Sekstant Brigmora. Sporo wartościowe rzeczy. Dobra. Wilczarz. Wilczarz wiedźm. Myślałam, że to jakiś kluczyk będzie wisiał, ale nie. Dobra, pułapki. Trzeba będzie jakoś się rozbroić i go pokonać. Ale sprawdźmy jeszcze te drzwi. Biblioteka. Potrzebujemy klucza do biblioteki. Nie mamy. No dobra. Zresztą klucz do zaworów mam. Dobra, on mnie chyba jeszcze nie wyczuł. Właśnie wilczarze też potrafią wyczuć. Dobra, rozbroimy to. Jest za ścianą, tam jest jeszcze wiedźma. Wyrazi moskówki. Kurde, nie jestem w stanie tutaj się dostać. Ach, nie mogę. Dobra, nie jestem w stanie tego rozbroić. Dobra, przejdźmy sobie tu. Wow, co to jest? Patrzcie na to, są obrazy Delaili, to jest jej pracownia. Ale sporo pułapek i patrzcie, sporo butwi stranem. Ostrożnie. To wszystko trzeba rozbroić. Bo może być nieciekawie, jak ja wpadnę w jakąś ślinkę. Dobra. To jest rozbrojone, to jest rozbrojone. To też. Dobra, podnieśmy tu. Okej, ostrożnie, co to jest? Cygarnica Brigmora. Moneta. No i co my tu mamy ciekawego? To jest klucz do zachodniego skrzydła. Dziwna latarnia. Dobra, za chwilę. Za chwilę. Skowyt z otchłani. To jest chyba to, co słyszymy, co? Uczta zatracenia. Dziennik Delaili. To sobie przeczytamy, bo to może być mega istotne. Teraz, kiedy obraz jest już gotowy, wejdę w skórę młodziutkiej Emily i będę nosić jej twarz, jak maskę. Havelock i jego wazeliniarze umieszczą dzieciaka na tronie, ale to mnie ukoronują. Mnie, Delaile. Kuchtę z Dunwall Tower. Nazywali mnie uczennicą Sokołowa. Ale czyje obrazy przeszywają dusze? Moje. Nigdy nie poznają się na tej podmianie. Ale wyszepczę im mój słodki sekret do uszu tuż przed ich egzekucją. Moje wiedźmy wniosą latarnię do galerii, aby otworzyć bramę do pustki. Tam wykorzystam obraz do dopełnienia rytuału. Nie wolno nikomu zakłócić mojej podróży do ciała Emily. Rytuał ma też inne zastosowania, które z czasem oczywiście zbadam. Czar zadziała na każdy obraz namalowany przeze mnie. Wyobrażam już sobie jednego z moich wrogów, uwięzionego na wieki w misce owoców. So Delilah wants to use Emily to become empress. To już wiemy.
to już wiemy, już dawno się dowiedzieliśmy tego, że ona chce ją wykorzystać, ale teraz dokładnie wiemy, w jaki sposób, w sensie jak ona zamierza to zrobić, zamierza użyć latarni. Takie latarnie już widzieliśmy, ale ta wyje, a tamte nie były. Dobra. Tutaj mamy szkice, Luki, Emily. Sporo tego, naprawdę. Wszędzie umalowała, nawet na najmniejszych kartkach. Dobra, coś tu jeszcze jest? Wartego? Nie. No to sprawdźmy. Mamy latarnię. Dodano nową wskazówkę. Latarnia jest pewnie wykorzystywana do otwarcia bramy w którymś z obrazów Delilah. No ona... Użyj latarni do oświetlania obrazów galerii. No to tutaj mam obrazy, ale... Aha, w galerii, no bo w sumie to jest jej pracownia, to nie są skończone obrazy, tylko jakieś szkice. Jeszcze zastanawiam się, jak tutaj przedostać. Oj. Dobra, jego jak coś jeszcze załatwimy. Tu jest biblioteka, ale ja do niej nie mam klucza. Dobra, przejdźmy do galerii, bo może w jakiś inny sposób będzie można się do tej biblioteki dostać. Może mnie tu nie było? Nie no, stąd przyszliśmy. Stąd przyszliśmy. To ja jednak tutaj byłam. Dobra, jest. Pozbyliśmy się ich. Odrodziły się chyba tutaj. Po prostu się porespiły. Dobra. No to tutaj podstawmy minę. Pod nogi. A tą złapiemy. Świetna, świetna zabawa z tym łapaniem i przyciąganiem przeciwników. Dobra. Lecimy. Galeria jest gdzieś tam. Okej. Chyba nie, to chyba nie jest Delilah, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie, to nie jest Delilah. Wow, złapałam ją jeszcze, jak się odwracała. To była zwykła wiedźma. No dobra, czekajcie, musimy tego tutaj użyć. Dokąd prowadzi, tam się udaje, użyj. Dobra, ja się zapiszę, zanim my tego użyjemy. Okej. Ustaw latarnię przy obrazie. Wow. Wow, ale to epicko wygląda.
Dobra, wejdźmy do obrazu. Pustka. Strzeż się krwawych pnączy, które każdego wroga w zasięgu mogą przyciągnąć do siebie. Aha, to wiem co chodzi, jakie pnącza. Wow, no nieźle. O kurde. Odmieniec. You have many talents, Dowd, and they've served you. Delilah's talents are quite different. She creates images, but she does more. She captures spirit. She insinuates her will into her subject, whatever it is. We're witnessing her masterpiece, and perhaps yours as well. I gave you Delilah's name, and you followed it to this moment. You see now what hangs in the balance. Emily's life, Delilah's ambition, an empire in the act of crumbling. In your long life, I've rarely seen you act with such consummate grace. I give my mark sparingly, and I don't play favorites. But I will watch this with unusual attention. Skok wiary. Dobra, dookoła chyba nic nie ma. No to lecimy. Delilah. The void. Time to see what you've really got, Delilah. O kurde, konfrontacja z Delilą w samej pustce. Jeszcze odmieniec się tutaj pojawił. No tak, no jesteśmy w pustce. To jest miejsce odmieńca. O kurde, jej posąg. Jest i Delilah. Pytanie, czy ja mogę do niej podejść i najpierw porozmawiać, czy od razu zabij Delilah Copperspoon. Ale czy ja naprawdę muszę ją zabić? O, mamy bez zabijania, właśnie. Znajdź odpowiedni obraz na zamianę. Właśnie. Ja bym nie chciała jej zabijać, bo robimy oczywiście przejście na niskim chaosie, więc trzeba będzie ją po prostu wyeliminować bezkrwawo. Znajdź odpowiedni obraz na zamianę. Dobra, ona będzie się pewnie ruszać, oczywiście. Obraz zastępczy. Tylko trzeba będzie uważać, bo jej posągi mogą mnie wypatrzeć. A jak mnie wypatrzą, to ją zaalarmują. Daughter of Jessamine Caldwin, heir to the Empire of the Isles. I call out to you from the void. I call you with ochre from Morley, carmine beetle shells, zirconin lazurite, viridian bile. The tones of your flesh I tempered with pandician chalk. The same loom that spun the fabric of your dresses made this canvas. I made my brushes from the hairs of your own scalp. Emily, you cannot ignore me. My power is too deep. My reach too long. Dobra, chciałam jej posłuchać, ale może lepiej się ruszmy. Tam jest obraz zastępczy. No, widzicie? Jej obrazy mogą mnie zauważyć. Znaczy obrazy, przepraszam, co ja mówię, posągi. Brush touches canvas. Brush touches void. And now I see you, Emily Caldwin. I breathe your breath. I can feel what you do. Dobra, wiecie co? Mi się to nie podoba, co ona wyprawia. Chętnie bym jej jeszcze posłuchała, ale trzeba ratować Emily. Lecimy. Jest i obraz. Would any painting work for Delilah's ritual? I wonder, this painting might be useful. I gałęzie sięgają. Delilah's work. She's been busy. O, powiem, nawet ładnie wygląda ten obraz. Mi się. Painted in the same style as Emily's portrait. No właśnie, malowany w tym samym stylu. Mi się osobiście nie podobają za bardzo dzieła Delilah, wolę osobiście dzieła Sokołowa. Styl Sokołowa mi się bardziej podoba, ale ten obraz Delilah jest ładny. Co myślicie?
Dobra, mamy obraz. Co dalej? I'm running out of time. She's not watching the painting anymore. Sleep forever. Feel the void open beneath you. Make room for me. Give in to me, Emily. Give in to me now. Paint flows. Blood flows. Life goes. Out with the old, in with the new. You've laid them in his bones long enough, sweet young girl. Now I'm finished. It is complete. I am. What? What's happening? This is all wrong! What am I becoming? Outsider's blood? Is this some trick? Goad! No i udało się. Podmieniałam obraz, kiedy nie patrzyła. Cel unieszkodliwiony. Delilah Copperspoon. I cel uratowany. Emily. No i koniec, moi drodzy, to jest ostatni odcinek z tego dodatku. Wyszedł dość długi, ale już chciałam to dokończyć. Zabici nieprzyjaciele, trójka. Dwie wiedźmy poszły jednak przez przypadek. Znaczy druga też przez przypadek. Nie wiem, gdzie była trzecia osoba. Czy może gra policzyła mi tego rewidenta, nie mam pojęcia. W każdym razie, znalezione martwe lub nieprzytomne osoby 7. Ogólny poziom chaosu niski, to mi się podoba. Działania specjalne, odnaleziono kryptę Brigmore, przepis babu nieukończony, schwytano Delilah Copperspoon. Czyli jakbym na przykład weszła do posiadłości przez drzwi frontowe, a nie zbadałabym najpierw tej krypty, to nie mielibyśmy tego działania specjalnego. Znalezione wszystkie runy, wszystkie kościane amulety, wszystkie spaczone amulety, kapliczek odmieńca nie było i znalezionych monet też dość sporo. No to zobaczmy zakończenie tego dodatku. Kryjówka Dauda, czyli będziemy kończyć w kryjówce. Daud, skrytobójca zwany nożownikiem. A, to była po prostu taka ciekawostka. Wszystko się ze sobą łączy. Zagrożenie ze strony Delilah minęło. Dokonałeś wyboru, cokolwiek ono oznacza. No one will ever know exactly what it took to save Emily Caldwin from a living death as Delilah's puppet. No one except the outsider who watches everything and thinks his own dark thoughts and speaks to few in any generation. I've learned that our choices always matter. To someone. Somewhere. And sooner or later, in ways we can't always fathom, the consequences come back to us. I came from Cirkonos to Dunwall as a boy. Made my living as a killer. One of the few who've heard the outsider's voice. I murdered an empress. But saved her daughter, who will one day rule the Empire. Those were my choices. I'm ready for what comes. I have one more surprise for you. I ask for my life. When I killed your empress and took her daughter, something broke inside me. Now I want nothing but to leave this city and fade from the memory of those who reside here. I've had enough killing. So my life is in your hands. Make your choice. You make an eloquent plea for a man with innocent blood on his hands. It's a shame Corvo doesn't know the real story, isn't it? How in these last days you passed through Coldridge Prison like a shadow, dared the tangles of Dunwall's underworld, and walked out unscathed, outwitted one of the greatest witches in a generation, all with consummate care and skill. How you saved Emily Caldwin, daughter of the Empress, first of her name, and no one will ever know. But how does it end for Dowd, the hired killer, the murderer, the savior of the Empire? It's up to Corvo now. Thank you.
zmiana stylu, trofeum za przejście dodatku na niskim poziomie chaosu. Widzimy się już po napisach końcowych. Mamy jeszcze jakąś ostatnią scenkę. No i to było wszystko. Okej, przeczekałam same napisy, tak żeby, wiecie, żeby sprawdzić, czy nie będzie jakiejś scenki na sam koniec. No i była ta scenka, którą tutaj widzieliście, króciutka, od razu jak się załączała, włączałam z powrotem nagrywanie, żeby wam ją pokazać. Daud przyszedł na grób cesarzowej, Jessamine Coldwyn, i złożył tam swój miecz. Tak to wyglądało. Jeszcze raz będę musiała się temu przyjrzeć, bo króciutka była, bardzo szybko zniknęła. Słuchajcie, co mogę powiedzieć o tym dodatku? Jest wyśmienity, naprawdę podobał mi się niesamowicie. Dużo fajnych też nawiązań do drugiej części Dishonored zauważyłam, ale o tym nie będę mówić, żeby tutaj nie zdradzać, nie spoilerować, bo no, dwójkę będziemy jeszcze przechodzić, tak? Będzie dwójka na moim kanale, na pewno, spodziewajcie się jej. Jest mi ona bardzo dobrze znana, przechodziłam ją już kilka razy. Tak samo dodatek do dwójki też również będę przechodzić. No i naprawdę super się bawiłam w tym dodatku, lokacje były niesamowite, długość misji bardzo fajna, bardzo przyjemna. Jestem zadowolona z tego dodatku i ogólnie jeżeli chodzi o historię Dauda, to jest naprawdę świetnie opowiedziana i świetne jest to, że kanonicznie Corvo nie zabija Dauda, po prostu go oszczędza i odchodzi, tak samo jak i kanonicznie Daud oszczędza Billy Lark i ta odchodzi. No bo wiadomo, później cała akcja musi się toczyć dalej w następnych częściach, w następnej części, w dodatku właściwie. Ale to jest świetne, że ten dodatek pokazuje tą historię Dauda, tą stronę Dauda, której Corvo nie znał. I nigdy nie poznał, nigdy się nie dowiedział, co tak naprawdę Daud zrobił, bo Corvo w tym czasie też ratował Emily, ratował cesarstwo, ale gdyby Daud nie zrobił tego, co zrobił w tych dodatkach, czyli nie odnalazłby Delilah i nie powstrzymałby jej, to tak naprawdę praca Corvo poszłaby na marne, bo Corvo i tak niczego by nie wiedział i Emily zostałaby przejęta przez Delilah. Nikt by o tym się nie dowiedział, więc Daud zrobił naprawdę sporo dobrego. Można go nazwać bohaterem, można mu wybaczyć wiele złych rzeczy, które zrobił, no ale to naprawdę zmienia pogląd, tak? Zmienia po prostu to, w jaki sposób patrzymy na tę postać. I jeżeli ktoś nie grał w ogóle w drugą część, czy dodatek do drugiej części, czy też dodatki do pierwszej, grał tylko w pierwszą część jako Corvo, to na samym początku może pomyśleć, że Daud jest całkowicie złą postacią, że nie warto go lubić i tak dalej. Jak można uwielbiać tę postać? No, można uwielbiać. Ja uwielbiam Dauda i jestem zadowolona, że przeszłam te dodatki, że przeszłam pierwszą część. Zdecydowanie polecam, jeżeli ktoś się zastanawia, czy przejść dodatki, jeżeli na przykład przeszedł pierwszą część bądź drugą, zdecydowanie polecam zapoznać się z tą historią, bo dużo fajnych motywów, dużo można się dowiedzieć. Podobało mi się też to, że Daud komentował niektóre zdarzenia, że jak coś się pojawiło, czy coś przeczytał, to mówił o tym. O Corvo nie mówił w jedynce, ale i tak nie przeszkadzało mi to. Bardzo fajnie, że jednak Daudowi tutaj już użyczono głosu. I tyle, to jest już wszystko z mojej strony. Dodatek super, no 10 na 10, tak samo jak i pierwszy dodatek. I moim zdaniem warto przejść oba dodatki. I tak jak wyszły po prostu po kolei, najpierw Knife of Dunwall, a później The Brigmore Witches. Ostatni odcinek, moi drodzy, słuchajcie, kończymy. Ja już się będę z wami żegnać, jedynie na sam koniec powiem wam jeszcze, że to, co mówiłam wcześniej, możecie się spodziewać w przyszłości na moim kanale serii, pełnej serii Zagrajmy w Dishonored 2. Oraz dodatku do Dishonored 2, czyli The Death of the Outsider, Śmierć Odmieńca. Oraz teraz, po skończeniu The Brigmore Witches, pojawi się jeszcze, zobaczymy jak to wyjdzie, myślę, że taki jeden dłuższy materiał, w którym pogramy sobie w te próby Dunwall, ponieważ jeżeli wyjdziemy z menu, tutaj mamy The Brigmore Witches, ja teraz z tego menu wyjdę, żeby wam to pokazać. The Knife of Dunwall, The Brigmore Witches to były dwa dodatki fabularne, ale oprócz tego w tej zawartości dodatkowej mamy jeszcze Dunwall City Trials. I to też jest dodatek, tylko że to nie jest fabularny dodatek. To są tak zwane próby Dunwall. Mamy to tutaj. Tutaj dwa dodatki. Dunwall City Trials to są, z tego co czytałam, to jest 10 prób Dunwall, w których gramy jako Corvo Attano i możemy przetestować swoje własne umiejętności, swoje zdolności, przetestować różne umiejętności gry, walczyć z przeciwnikami w taki sposób, w jaki tylko zechcemy, czyli to taka totalna dowolność, wchodzimy na mapkę, eliminujemy przeciwników. Nie wiem jak to wygląda, bo no mówię, jeszcze tego nie widziałam, to też będzie moje pierwsze podejście do tego, ale na pewno chcę wam to zaprezentować, więc teraz spodziewajcie się
tego materiału z Dunwall City Trolls. Raczej nie będziemy robić tych wszystkich prób, no chyba, że, nie wiem, na przykład uda się jakoś zrobić w jednym materiale, ale wątpię, one mogą być znacznie dłuższe. Chcę po prostu wam to zaprezentować, a resztę prób będę już sobie robić prywatnie. No ale na pewno chcę je sobie sprawdzić i tak sobie właśnie myślałam, że możemy grać w troszeczkę innym stylu, tak? Tutaj przechodziliśmy wszystko na niskim chaosie, bez mordowania, bez krwawo, a tutaj dla odmiany moglibyśmy sobie troszeczkę pograć takim agresywniejszym stylem, pomordować, poużywać jakichś takich solidniejszych sprzętów typu granaty, pistolet i tak dalej, jakieś krwawe na przykład umiejętności typu na przykład ta grupa szczurów, którą przywołujemy, żeby to sobie przetestować, bo wiadomo, tego na przykład nie wykupywałam w podstawce. Więc sprawdzimy to sobie. Ja mam nadzieję, że wy się dobrze bawiliście podczas oglądania całej serii z Dishonored, obu dodatków. Dajcie znać, jak wam się podobał dodatek The Brigmore Witches, jak wam się podoba cała historia Dauda i czy zmienił się wasz pogląd na samą tą postać, czy jednak nie, czy po prostu mieliście od samego początku jedną po prostu wyrobioną opinię o tej postaci, jedną konkretną wizję i ta wizja się nie zmieniła. No, jak dla mnie się zmieniała bardzo, aczkolwiek ja postać Dauda znam już troszeczkę dłużej i ja jakby od początku wiedziałam, że on nie jest takim, wiecie, totalnym złym całej tej historii. No nie, tutaj tą złą była Delilah. Także dajcie znać jeszcze, co wy byście zrobili, czy wy byście zabili Delilah, czy byście jednak uwięzili ją w obrazie. Jak wam się podobała w ogóle ta opcja uwięzienia jej w obrazie? Bo dla mnie to była bardzo fajna, ciekawa sprawa i ciekawa jestem, co by się stało, gdybyśmy na przykład dłużej zwlekali z podmianką tego obrazu, czy ona by dokończyła ten rytuał, gdybyśmy stali w miejscu, czy to by się powiodło i na przykład gra by się zakończyła i mielibyśmy jakieś jeszcze przykładowo trzecie zakończenie? Czy jednak nie? Czy po prostu gra by, nie wiem, jakoś wyrzuciłaby nas do menu, typu tak jakbyśmy zginęli i kazałaby nam powtarzać to. Tego też jestem ciekawa. Jeżeli wiecie, co by się stało, gdybyśmy czekali, to napiszcie, dajcie znać w komentarzach. Ja już się z wami żegnam, nie przedłużam. Zapraszam was na próby Dunwall. To wszystko. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie i wpadajcie na serwer Discord. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.